Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałbym Wam przedstawić aplikację mobilną do obsługi systemów grzewczych firmy Viessmann. Czy to piec gazowy, pompa ciepła, czy też inne urządzenie grzewcze wyprodukowane przez firmę Viessmann. Do połączenia się z urządzeniem grzewczym jest potrzebny moduł Vitocom 100 typ LAN 1. Oraz jeżeli nie mamy w urządzeniu, dodatkowo trzeba jeszcze dokupić moduł komunikacyjny. Mamy tutaj po prawej stronie menu rozwijane oraz menu pomocy. I tu możemy sobie podejrzeć, do czego poszczególne funkcje służą, przeczytać opis. Na pierwszej stronie, na samym środku znajduje się temperatura. Ustalona temperatura pomieszczeń, plusem, minusem zmieniamy tą temperaturę. Po lewej stronie mamy temperaturę zewnętrzną, w tym momencie jest 0 stopni oraz u góry świeci słoneczko, to znaczy, że ogrzewanie pracuje w trybie tak zwanym dziennym, czyli nam grzeje. Jeżeli będzie tutaj w tym momencie o godzinie 22 zmieni się na księżyc, jeżeli będzie księżyc, to znaczy, że jest to wtedy ustawiona temperatura tak zwana zredukowana. Jeszcze jest trzecia opcja, jeżeli urządzenie jest wyłączone, wtedy tutaj w trybie czuwania, wtedy jest taka kłódka zamiast księżyca. Od prawej na dole świnka skarbonka oznacza tryb ekonomiczny. Po środku mamy tak zwany tryb pracy w trybie party. Jeżeli przychodzą do nas goście, możemy sobie tak ustawić swoje urządzenie grzewcze, że po włączeniu tego trybu będziemy mieli na przykład niższą temperaturę w domu, bo wiadomo, że więcej osób generuje więcej temperatury, a na przykład będziemy chcieli mieć więcej wody użytkowej. Możemy sobie tutaj indywidualnie dostosować to ustawienie, no i jednym kliknięciem włączyć właśnie tą funkcję. Oraz trzeci kachelek przedstawiający kurek z wodą i kaloryfer, to znaczy, że Wasze urządzenie grzewcze grzeje w trybie ciepłej wody użytkowej, no i ogrzewania domu. Na dole mamy tutaj pokazaną ostatnią aktualizację urządzenia, czyli kiedy urządzenie połączyło się, kiedy ta aplikacja połączyła się z Waszym urządzeniem grzewczym, możemy je tutaj na dole tym kliknięciem odnowić na nowo, pobrać te parametry z urządzenia Waszego grzewczego. Po prawej stronie mamy menu rozwijane. Pierwsze podmenu to jest komunikacja. Tutaj mamy zgłaszane wszystkie usterki bądź też komunikaty. Większość z tych komunikatów i usterek, która tutaj się znajduje, została sztucznie przeze mnie wywołana, gdyż ja różne rzeczy testowałem, przełączniki wyłączałem, wyłączałem też różne czujniki, temperatur, dlatego jeżeli testowałem, czy to działa, to wtedy urządzenie tutaj pokazywało, że usterka, no i już wiedziałem, że taka konfiguracja wtedy tutaj nie działa. Mamy komunikat ponowne uruchomienie się całego systemu, na przykład z powodu braku prądu, jeżeli było coś robione na sieci, bądź sami coś wykonywaliśmy w domu. No i ostatni tak z takich komunikatów tutaj mieliśmy usterka. Sprawdź filtr wentylacji mechanicznej, czy nie jest czasami zabrudzony. Po sprawdzeniu potwierdzamy, że zostało usunięte, no i Wasz kocioł grzewczy, czy też pompa ciepła, czy urządzenie wentylacyjne przechodzi w tryb pracy normalny. Jeżeli nadal problem występuje, wtedy się zgłasza to na serwis. Później mamy bardzo duże menu informacji. I tu mamy wszystkie, właściwie podmenu informacji i tutaj mamy w tym podmenu, mamy kolejne podmenu, gdzie możemy sobie podejrzeć różne inne funkcje. W pierwszej menu informacje ogólne mamy obecną temperaturę, temperaturę wody w podgrzewaczu u mnie buforowym, to jest 31,9, dlatego jest taka mała, bo ja grzeję podłogówkę. Sprężarka jest w tym momencie włączona, no i godziny pracy sprężarki, czyli mamy tryb grzania włączony w tym momencie, akurat urządzenie grzeje. Drugie podmenu informacji to jest obieg grzewczy. Tutaj mamy na samej górze
programy czasowe, czyli od kiedy do kiedy grzeje normalnie i od kiedy do kiedy jest zredukowane, czyli od 6 do 22 mamy wartość pracy normalną, czyli 21 stopni, 22, tak jak ustawimy, a na noc sobie wyłączamy mniejszą temperaturę. Od góry program roboczy, czyli w lato nam grzeje, w zimę chłodzi i ciepła woda użytkowa. Status programu jest normalny. Program wakacyjny w tym momencie nie jest włączony. Ustawiona temperatura jest 21 stopni. Zredukowana wymagana temperatura pomieszczeń to u mnie 16. To możemy tutaj modyfikować. Temperatura w trybie party 21 stopni. Temperatura na zasilaniu 34,6, czyli jest teraz w tym momencie pompa ciepła u mnie tutaj grzeje. Podgrzewa właśnie obiegi grzewcze i bufor. No i pompa obiegu grzewczego jest w tym momencie tutaj włączona. Później mamy pod menu ciepła woda użytkowa, czyli program czasowy z ciepłej wody użytkowej. U mnie jest ta woda dostępna cały czas. Poniżej mamy informacje o programie czasowym cyrkulacji, czyli krążenia ciepłej wody użytkowej w obiegu dystrybucji wody w domu, czyli od godziny 6 u mnie jest to ustawione do godziny 8 i później od godziny 11 do 22 pracuje pompka obiegowa. Wartość rzeczywista temperatury ciepłej wody użytkowej w tym momencie 45,9 stopnia. Pompa ładująca, podgrzewacz jest w tym momencie wyłączona, no bo pracuje ogrzewanie. I pompa cyrkulacyjna w tym momencie jest włączona, czyli tłoczy ciepłą wodę użytkową do systemu dystrybucji tej wody. Później mamy menu instalacja solarna. No i tu mamy znowu pod menu, w którym jest przedstawiony usług solarny danego dnia. Proszę nie mylić, nie mylcie to tutaj z instalacją fotowoltaiczną. To jest instalacja solarna do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, tak zwany solar, nie fotowoltaika. Pompa obiegu solarnego jest wyłączona, ograniczenie dogrzewu jest włączone, czyli jeżeli mamy tą włączoną funkcję i sterownik solarny SM1 stwierdzi, że na solarze w tym momencie jest wystarczająca ilość ciepła i może podgrzać tą ciepłą wodę użytkową, ten zbiornik, który tutaj jest u mnie 220 litrów, może podgrzać sobie z instalacji solarnej, no to wtedy mamy ograniczenie dogrzewu, czyli pompa ciepła jest w tym momencie blokowana i całe ciepło idzie z instalacji solarnej. No w tym momencie mamy temperaturę cieczy w kolektorze 5,1 stopni. Godziny pracy tutaj prawdopodobnie pompy cyrkulacyjne nie są pokazywane. No i energia solarna, która została wytworzona w danym okresie od początku uruchomienia instalacji. No i ostatnie menu wentylacja, program czasowy wentylacji pod menu, czyli jak ma ta wentylacja pracować, w jakich godzinach. Program wakacyjny jest włączony, tryb roboczy jest ustawiony na tryb podstawowy, czyli rekuperacja, wentylacja mechaniczna chodzi na pierwszym biegu. Temperatura zadana 21 stopni. Później idąc dalej, tu już wyszliśmy z menu informacje, wchodzimy do menu ogrzewania, gdzie możemy już teraz realnie sterować obiegiem grzewczym albo obiegami grzewczymi, jeżeli mamy ich tutaj więcej. One nam tutaj się właśnie pokażą. W pierwszym podmenu ustalamy temperaturę, jaką chcemy, żebyśmy mieli w domu. Temperatura zredukowana, czyli po godzinie 22, tak jak sobie ją zaprogramujemy, tak będziemy mieć. Możemy zrobić 16-17 stopni, kto co woli do spania, jaką woli temperaturę, można sobie ją tutaj ustawić. Później mamy program czasowy ogrzewania, czyli tu możemy indywidualnie dla każdego dnia, tygodnia zmienić sobie program ogrzewania. U mnie to jest od godziny 6 do 22 pracuje normalnie, a w pozostałych godzinach ma tą wartość zredukowaną, czyli tą, którą tutaj ustawiliśmy
wcześniej 16 stopni. Oczywiście to nie są 16 stopni w domu, tylko on do tej temperatury nam będzie obniżał, czyli po prostu w tym moim przypadku nie włączy on ogrzewania w nocy. Jeżeli byśmy chcieli mieć wyższą, możemy sobie tutaj automatycznie ją zmienić. Jest jeszcze trzecia opcja, czyli jest tutaj ustalenie temperatury, ustalenie godziny, od której do której ma to grzać. No i jest jeszcze trzecia opcja, czyli normalna i wartość stała, czyli wtedy bufor jest grzany wartością stałą, maksymalną, jaka została ustalona. No bądź też tak jak u mnie jest wartość od godziny, od północy do rana na wartości zredukowanej 16 stopni. Także tutaj możemy sobie te programy odpowiednio modyfikować. No jest to o tyle fajne, że to wszystko można robić zdalnie. No i później, jeżeli wyjeżdżamy na wakacje, mamy tutaj program wakacyjny, podajemy od kiedy do kiedy i pompa przechodzi w tryb pracy wakacyjnej, czyli tak zwany tryb zredukowany. Czyli wentylacja jest tutaj ustawiona na bieg pierwszy i ogrzewanie jest ustawione na czuwanie tak zwane. Później mamy menu wentylacja, ustawiamy temperaturę 21 stopni w pomieszczeniu, czyli jeżeli mamy, tu mam taką opcję tak zwanego podgrzewu wstępnego, jest tam takie urządzenie, które podgrzewa powietrze dostarczane i dystrybuowane na dom. Można sobie tutaj ustawić. Ja mam je zablokowane w chwili obecnej, nie używam, bo to jest urządzenie na prąd, 1,5 kW prądu pobiera, także na razie nie używam tej opcji. Oraz można sobie jeszcze podgrzać inaczej. Jest tam taka opcja dołączenia z obiegu grzewczego pierwszego elementu hydraulicznego do grzewu wstępnego. Później mamy program czasowy wentylacji, czyli jak wentylacja pracuje, możemy dla każdego dnia sobie ustawić indywidualny program. Jest kilka tych prędkości. Mamy pracę normalną, mamy pracę intensywną na czwartym biegu, no i automatyczną, jeżeli ustawimy sobie taką na urządzeniu wentylacyjnym. No i program wakacyjny, to już Wam mówiłem. I kolejnym takim menu jest energia solarna, czyli tu mamy tylko i wyłącznie przedstawiony obraz graficzny uzysku solarnego z ostatniego tygodnia. I menu ustawienia, instalacja, czyli Vitatronic 200 typ WO1C. Z takim się moja instalacja łączy, z takim regulatorem. Obiegi grzewcze, jeżeli mamy ich więcej, no to tutaj będą wyszczególnione. Możemy sobie zmienić ich nazwę, bądź też wyłączyć. Jednostki pracy w Fahrenheitach lub możemy sobie zamienić lub Celsjuszach, w barach czy PSI. I prędkość obrotowa sprężarki też możemy podać. Tutaj nie znam tego oznaczenia U na minutę RPM. Jeżeli mamy piec gazowy, no to będziemy mieli tutaj wartość palnika gazu. No i ostatnie pod menu, tak zwana stopka redakcyjna, czyli kto stworzył, z kim się kontaktować, podziękowania i tak dalej, warunki użytkowania tej aplikacji. Wszystko tutaj jest wypisane, można sobie ładnie przeczytać. Oraz ostatnie menu to jest instalacja, akurat tutaj jest mój dom, tak ją po prostu nazwałem. Jeżeli mamy kilka domów i kilka instalacji grzewczych, to będą i chcemy je podpiąć, no to wystarczy, że sobie podepniemy tutaj na przykład mój dom 1, mój dom 2, no i wtedy możemy sobie zmieniać i regulować te instalacje. To jest aplikacja Vitatrol. Firma Viessmann obecnie pracuje nad nową, która się nazywa Vicker. Na tę chwilę nie mogę Wam nic na jej temat powiedzieć, bo jej po prostu nie użytkuję,
ale myślę, że niebawem jej wersja już taka docelowa będzie wypuszczona na rynek i jeżeli będzie fajna, to być może się pokuszę o jej zakup. Także jak macie jakieś pytania, no to napiszcie w komentarzach. Będę się cieszył, jak też zalajkujecie oraz napiszecie coś miłego, zasubskrybujecie. Możecie też napisać, co Was interesuje. To Wam mogę podpowiedzieć parę rzeczy, które tutaj, o których wiem, a akurat nie mówiłem. Może Was coś interesuje, to napiszcie to w komentarzach. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia.